Ej, siemanko wszystkim, z tej strony Buriola, Kingwin Polska. Dzisiaj Diablo 3! Diablo 3, tak. Już niedługo, w ogóle dzisiaj się rozpoczęły beta testy do najnowszego najnowszego dodatku Reapers of the Soul, czy coś tak. Pierwszy dodatek do Diablo 3, ale ja niestety jeszcze się nie dostałem. Mam nadzieję, że dostanę się, jeśli mówiąc jeszcze. Ale to już tam nie ma. Gadanie. Dzisiaj zagramy sobie tam jedną z ostatnich misji pierwszego aktu, a mianowicie będziemy się ciepali na rzeźnika. Rzeźnika za to. Nie, to nie to. Na rzeźnika. No tutaj co mamy? Pulpit. Pieniądze. Dużo hajsu. Będziemy się ciepać na rzeźnika, ostatniego bossa z pierwszego aktu. A co? Czym ja gram? Po pierwsze, to jest mniszka. Mniszka, która ma piąty paragon. Już po na jej pewno jedziemy. I ma tutaj takowy set. Na głowie mamy Blask Inne, tutaj mamy legendarny napierśnik Mozzarella, jakiś pas, legendarne głębinowce, dwa razy z seta pięści Shenlonga, legendarny oraz atak, nieustający atak Shenlonga, jakieś tam buty, rękawice gladiatora, tutaj jeszcze muszę udoskonalać jakieś tam przedmioty. Troszeczkę mało kasy, bo wszystko wydałem właśnie na te rękawice Shenlonga, które świetnie się tutaj sprawdzają. Zaraz po tym, jak mam cały ten komplet, to dodałem mi tam bonusu. Bonus do zręczności, co jest niezbędne właśnie do dla mnie. Użyłem tutaj skilli typu powalający podmuch jako ostrza burzy, coś takiego. No i droga z pięści jako podstawowy atak, a jako drugi to kopnięcie z półobrotu a la Chuck Norris. O tak. Sala agonii, pierwszy poziom, to nie. Mamy zejść niżej. Mamy znaleźć komnatę cierpienia. I nasza zaklinaczka ich wszystkich sprzedała. No patrzcie ich. Zwłoki jakieś. Co to się nie chce podpalić? Miałem cicho nadzieję, że to się wszystko spali. Cholera. Chyba gdzie ja nie byłem. Aha, tam nie zszedłem. Dobra, to pójdziemy tutaj. Tyryryry. O, no i tak. A co do jeszcze reszty skilli? No to mam oczyszczenie, to taka kulowa nieśmiertelność. Bardzo przydatne dla mnicha. Bo jako tank musi być troszeczkę tankowaty, musi przeżyć mniej więcej niektóre uderzenia, typu uderzenia Beliala i tak dalej, i tak dalej. A to tutaj. No, zobaczmy coś dalej jeszcze. Może jakąś elitkę znajdziemy. Tu coś mamy, tu mamy zwłoki. Beczki, zwłoki. Otwieram każde beczki i zwłoki, bo ostatnio mi wypadł tam jakiś legendarny przedmiot, który sprzedałem za 2 miliony. No, wypadając z beczek. Taki psikus. Mistyczna mikstura. O, gilotyna. Czy jest tu coś? Nie ma. Dobra. To przejdźmy sobie dalej. Mam już tutaj jedną chwałę NFLM-ów. Troszeczkę to mały bonus jest. Tutaj też mam mały bonus. 15 do znajdowania. Ja zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. A, przechodzimy tędy. No, i były sobie potwory. No, i były sobie jeszcze trzy potwory. To zawsze jakaś elitka była. Była. Au! O, się o tym mówiłem, że włączać wtedy właśnie to
Oczyszczenie. Skrzynia. Skrzyni dupa. Pazmakiem i kapuśniakiem. No, ale przynajmniej te zwłoki coś mi wyrzuciły. Kasa leci, hej, się zgadza. Gdzie ta elita? Czyżby nie zawsze była ta elita i mu głowę odrąbali. Dobra, idziemy dalej. No, chyba najpierw zabijamy co innego. I coś żółtego. No, ale żółte to już mnie nie interesują, wiecie, jak z żółtymi. No, może jakiś pierścionek czasami się fajny trafi. Ale to rzadko. Okej, Superman, proszę. O, i proszę, jest elitka. Ej. Ej, mamy moc tajemną. Laser, i zabite. To było za łatwe troszeczkę. Mogę sobie dać ten plus 1 do mocy. Do obrażeń potworów. Co mnie bijesz? Złotnik. O, bigo, 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 bigo. Żółte, żółte. Niebieskie, trochę niebieskich. Niebieskie wspieram również, potem je sprzedaję. Okej. Jepi, jepi. Mam nadzieję, że uzbieram tutaj przynajmniej 4 te 4 nazwane falemu. Wskaźniciel. Aaa, kamehameha. Oni są grube. Jakaś kolczuga, tutaj też coś, tu myślę, esencja. Czary mary, hokus pokus. Dobre. Nic. Też nic. No dobra. Tam kryty po 100 coś tysięcy wchodzą, ale to jest bardzo mało DPS, powiem wam, bo jakbym tak jechał w tym akcie, to myślę, że to nie wiem, może idziemy diablo, może zabijać na ten. O, właśnie, zrobię sobie następny odcinek diablo. No jest Beria. Beria nie chce, Beria jest cholernie głupi, jego meteoryty i tak dalej. Goni mnie jakieś śledzie. Aha, dobra, zejście jest tutaj. O! Panie, skazana jest gotowa, zgodnie z tym rozkazem. Patrzcie na to. Dziękuję, Lazarusie. Tylko ty pozostałeś lojalny, reszta to zdrajcy. A ty, ukochana żono i królowo, spiskowałaś przeciw własnemu królestwu. Ukochany, przysięgam, nigdy cię nie zdradziłam. Obłęd króla. Kłamstwa aż do końca. No
i sala agonii, trzeci poziom. Zaraz przez salę agonii przejdziemy, tam znajdziemy przynajmniej jeszcze dwie elitki. Albo jedno. Będziemy się bawić. O, patrzcie, jak latają zwłoki. Jep, jep. No, elegancko. Mamy jakieś zwłoki, zaraz z tych zwłoki coś wypadnie, to jakieś berło. Dobra. Ja to lubię, o. To jest to. Impreza! Jep, nie ma ich. Puk, puk, motherfucker. Przychodzi bujon! Nie, zbawca świata! Ze swoim słabym setem! Jej! O, to się nie udało. Liczka szału! Dzidy z półobrotu! Laserowy gniew dzidy! Może tutaj? Cały hack and slash. Szukasz. A jelita! Jego. O, wybuch. Bum, bum. No nie zrzucaj go! Chociażby, żeby to niebieski było coś takiego. Chociażby te 1000 sztuk złota. O! Tak! Nakurwiamy Densa! No i co, to wszystko? Ale mamy 5 metrów. Lasers. Łopa Gundam Style. O, co widzę? Ej! Au! Wszystko? Kurna, 5 mest Nephalemów, a wy mi tylko to wypuszczacie? Co za bullshit! Kurna, to cierpienie, o. I proszę państwa, rzeźnik! Lea pewnie lamentuje Tristram nad zwłokami starca. Wkrótce będzie sukwa. Miała kolejnego trupa do opłakiwania. Ciebie! Poznaj rzeźnika! No otwórzcie mu, Jezus! Świeże mięso. Fresh meat! Yeah. Poznasz teraz moją pięść w swojej tylnej części. Za mało siły duchowej. Jeb! Jeb! No i mamy go! Świeże mięso! Dostaliśmy jakiś achievement, nie? Co on daje? Miecz, coś to. Dźwigam zbyt wiele. Co by zbyt wiele? Oh fuck. Tu mamy coś, tu też coś mamy. A co to mamy? Nie mogę nieść aż tyle. No. O. Dobra, bo za broń więcej się zawsze dostaję. Nie uniosę nic więcej. O, za to też dostaje się więcej i wysokie i coś tam. Cele skazańców.
rzeźnik zabity, ja idę sobie dalej. Idę zabić dalej ludzi, czy nie, demony, ludzi nie zabijamy, chyba że są bandytami, nam przeszkadzają i nie chcą dać nam uratować świata. I wtedy będzie źle! Tak, chcę ominąć, że to widział. Jestem Nephalemem! Podnieś mój miecz. Co mój miecz? No też mam miecz. Przypomniałem sobie, byłem archaniołem w Królestwie Niebios. Uosobieniem sprawiedliwości. Byłem... Jestem Tyrael. Jesteś aniołem? To dla mnie zaszczyt. Przewróciłaś ostatnio. Nie możemy... Powrót do Tristram. No. To więc to by było prawdopodobnie tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy rzeźnika. Zrobiliśmy troszeczkę MS Nephalem. Zobaczyliście, jak wygląda mnich. A to zobaczycie, jak wyglądają te moje przedmioty, które zdobyłem. Obrażenie na sekundę. Tu mam inteligencję troszeczkę. Zresztą obrażenie od gówno. Też gównięko. Aczkolwiek to... Tu też ma legendarne kilka rzeczy, no mam jeszcze jakiś Maximus, tak dalej. A są główienka tanie. Kiedyś to było drogie, oczywiście, to kiedyś kosztowało krocie. Ale teraz nie kosztuje. To mam lepsze, dobra. Mam nadzieję, że to chyba wszystko. Mamko, urabiam sobie ręce po łokcie, żeby przygotować dla ciebie te wspaniałe towary. Wszystko na... Sprzedaczko widzę, jak mi pieniążki lecą. Ha, się zgadza. Ha, ha. Dobra. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zakupu Diablo. Jak zakupicie Diablo, zdobyliście 60 poziom. Możecie potem ubiegać się o betę do najnowszego dodatku The Reaper of the Soul, czy jakoś tam. Do Diablo 3. Właśnie warunkiem jest to, że musicie mieć podstawkę. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Heja!